Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji. Otwieram 37. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na sesji Pana Starostę, witam Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Panią Szefową Biura Rady, Panią Ulę. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek zarządu na podstawie w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Chciałbym teraz sprawdzić prawomocność obrad, dlatego bardzo proszę w tej chwili o potwierdzenie swojej obecności, czyli klikając w zakładkę kworum. Przypomnę, że żeby sesja była prawomocna, wystarczy 9 radnych. Już jest 12. Jeszcze chwilę poczekamy. W międzyczasie, zanim jeszcze się niektórzy radni zalogują, to ja oczywiście chciałbym też przywitać mieszkańców Bartoszyc, mieszkańców powiatu bartoszyckiego, którzy nas oglądają. Także witam bardzo serdecznie. Stwierdzam w tym momencie, że radnych na dzisiejszej sesji jest 14. 3 radnych jest nieobecnych. Stwierdzam zatem, że sesja jest prawomocna i decyzje, jakie podejmiemy na tej sesji, mają moc prawną. Ustalenie porządku obrad to jest kolejny punkt. Szanowni Państwo, porządek obrad został zaproponowany przez zarząd powiatu. Wobec tego ja przeczytam ten porządek obrad, żebyśmy mieli świadomość tego, jak będziemy procedowali. Otóż punkt pierwszy to otwarcie obrad 37. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. To się już właśnie odbyło. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. To właśnie w tej chwili czynimy. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach A. zmian budżetu powiatu na rok 2020, B. zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2030. Punkt C, określenie zadań i przeznaczenie środków PFRON na 2021 rok. Punkt D, udzielenie pomocy finansowej samorządowi województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 roku. I punkt piąty, zamknięcie obrad 37. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak, proszę Państwa, wygląda porządek dzisiejszych obrad. Przystępujemy wobec tego do punktu czwartego, czyli podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała, jaką tutaj proponuję do przegłosowania, jest to uchwała, którą przeczytam. Uchwała numer 37/181/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 268 042 tysiące zgodnie z załącznikiem numer 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 100 565 839 zł 62 grosze. Dochody bieżące w wysokości 89 878 258 272 zł 72 grosze, a dochody majątkowe w wysokości 10 687 588 zł 90 groszy. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę
268 042 zł zgodnie z załącznikiem numer 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 115 027 341 zł i 80 groszy. Wydatki bieżące w wysokości 85 037 466 zł i 72 grosze. Wydatki majątkowe 29 989 875 zł i 8 groszy. Punkt trzeci, wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 27 899 zł 875 groszy i 8 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 020 000 zł zgodnie z załącznikiem 3b. Wydatki, punkt czwarty, wydatki związane z realizacją, pierwsze, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4. 2. Zadania wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 5. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 749 598 zł 3 grosze zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 461 502 zł 18 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 5 593 zł i 700 groszy i 700 zł. Wolnymi środkami w wysokości 2 636 zł 636 372 zł 82 grosze i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 231 429 zł i 36 groszy. 2. Przychody budżetu w wysokości 18 867 802 zł i 18 groszy. Rozchody w wysokości 4 406 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9. Paragraf 5. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 48 991 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 1 371 982 zł. Punkt drugi, zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki majątkowe o kwotę 20 tysięcy zł w celu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na konserwację zabytków związanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bartoszewskiego. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 130 tysięcy zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 100 tysięcy zł i wydatki majątkowe w wysokości 30 tysięcy zł. Paragraf 6. W związku z utworzeniem na podstawie artykułu 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, Dziennik Ustaw, pozycja 568 z późniejszymi zmianami, ustala się. Pierwsze, dochody w wysokości 148 371 zł i wydatki w wysokości takiej samej, czyli 148 371 zł. Paragraf 7. W uchwale Rady Powiatu nr 36/177/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021 dokonuje się zmian treści zapisu paragrafu 4 punkt 2 z sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 363 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 593 700 zł zgodnie z załącznikiem nr
8. To jest bardzo ważne, między innymi dlatego ta sesja została zwołana. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, proszę Państwa, uchwała, i możemy przystąpić do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za tą uchwałą, kto z Panów Radnych jest przeciw uchwale, a kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? Brawo. 14 radnych jest za, nikt się nie wstrzymał od głosu, 3 radnych jest nieobecnych. I oczywiście konsekwencja tej uchwały, czyli uchwała o zmianach wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021. Jest to uchwała numer 37/182/121. Nie będę już czytał treści uchwały, bo tak jak powiedziałem, jest to konsekwencja tej uchwały, którą przed chwilą uchwaliliśmy, i przystąpię od razu do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały numer 37/182/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 marca 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-31. Kto z Panów jest radnych za, kto przeciw, a kto się wstrzymał? Uchwała została uchwalona. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszewskiego. I kolejna uchwała, którą proponuję do przegłosowania, jest to uchwała Rady Powiatu numer 37/183/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia dzisiejszego w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2021 rok. Uchwała jest dość długa, dlatego pozwolę sobie, że nie przeczytać tej uchwały całej. Państwo, panowie radni oczywiście z uchwałą się zapoznali, bo ona była od kilku dni na stronie e-sesja. Wobec tego Państwo pozwólcie, że przystąpię od razu do przegłosowania tej uchwały. I przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 37/183/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2021 rok. Kto z Panów Radnych jest za tą uchwałą, kto z Panów Radnych jest przeciw, a kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? Tak, stwierdzam, że wszyscy radni głosowali za tą uchwałą, a wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu tę uchwałę przyjęła. I ostatnia dzisiejsza uchwała jest to w sprawie udzielenia, jest to uchwała numer 37/184 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tu ona jest krótka, więc pozwolę sobie przeczytać. Po podstawie prawnej jest paragraf pierwszy. Udziela się samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w wysokości 2950 zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej między powiatem bartoszewskim a województwem warmińsko-mazurskim. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja tylko dodam,
że taką uchwałę podejmujemy co roku. Są to pieniądze przeznaczone na funkcjonowanie naszego przedstawicielstwa w Brukseli, które rzeczywiście działa bardzo prężnie i te pieniądze są tam bardzo potrzebne. Wszystkie samorządy takie uchwały podejmują. Wobec tego pozwólcie Państwo, że przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za tą uchwałą, którą przed chwilą przeczytałem? Kto jest przeciw? A kto z Panów Radnych się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za, jeden z radnych się wstrzymał od głosu, trzech jest nieobecnych. Stwierdzam wobec tego, że Rada Powiatu Bartoszyckiego podjęła tę uchwałę o pomocy finansowej dla biura w Brukseli. Szanowni Państwo, tyle jeśli chodzi o uchwały. Jeszcze zanim zamknę dzisiejszą sesję, chciałbym bardzo panom radnym przypomnieć, że mamy taki obowiązek co roku, żeby składać oświadczenia majątkowe. Oświadczenia majątkowe muszą być złożone do końca kwietnia, ale ja bym proponował, żeby nie czekać do tego końca kwietnia, złożyć te oświadczenia majątkowe jak najszybciej. Tym bardziej, że już wszyscy z panów radnych na pewno dostali swoje pity z dochodów za ubiegły rok. Także zachęcam, namawiam, żeby szybciej te oświadczenia majątkowe po prostu złożyć, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Szanowni Państwo, w związku z tym, że program dzisiejszej sesji został wyczerpany, to ja życząc Państwu dużo zdrowia i namawiając do tego, żeby przestrzegać wszystkich obostrzeń, nosić maseczki, zachowywać dystans, dezynfekować ręce, zamykam 37. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.